Tym razem mamy sprawdzić równość ułamków. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o podpunkt A, to co możemy zrobić z tym pierwszym ułamkiem? Możemy go skrócić. Skrócić to znaczy, że możemy podzielić licznik tego ułamka oraz mianownik przez taką samą liczbę. Czyli 27 i 72 na pewno dzielą się przez 9. Czyli 27 podzielić przez 9 to będzie 3, a 72 podzielić przez 9 to będzie 8, czyli mamy 3 ósme. Teraz spójrzmy na ten drugi ułamek. Mamy 36 i 96 i obie te liczby dzielą się przez 6. Czyli 36 podzielić przez 6 to będzie 6, a 96 podzielić przez 6 to będzie 16. No ale jeszcze to możemy skrócić na pewno przez 2, czyli 6 podzielić przez 2 to 3, a 16 podzielić przez 2 to będzie 8. Czyli tutaj mamy 3 ósme, tu także 3 ósme. To znaczy, że ten ułamek jest równy drugiemu ułamkowi. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Mamy tak, 60 108, czyli te dwie liczby na pewno podzielą się przez 2. To będą liczby parzyste. Czyli 60 podzielić przez 2 to 30, a 108 podzielić przez 2 to 54. No ale nadal to są liczby parzyste, możemy skrócić je przez 2, czyli 30 podzielić przez 2 to 15, a 54 podzielić przez 2 to 27. Teraz możemy skrócić jeszcze przez 3, czyli 15 podzielić przez 3 to 5, a 27 podzielić przez 3 to będzie 9 i otrzymaliśmy 5 dziewiątych. Teraz spójrzmy na ten drugi ułamek, no ponieważ i w liczniku, i w mianowniku widzimy te nasze liczby, ich ostatnią cyfrą jest piątka, to na pewno można je skrócić przez 5. 75 podzielić przez 5 to będzie 15, a 135 podzielić przez 5 to 27. No i możemy skrócić jeszcze przez 3, czyli 15 podzielić przez 3 to 5, a 27 podzielić przez 3 to 9, czyli tu mamy 5 dziewiątych, tutaj również, czyli to będą takie same ułamki. No i spójrzmy na podpunkt ostatni. Teraz tak, jeżeli chodzi o pierwszy ułamek, no to mamy 84 156, czyli na pewno możemy sobie to skrócić przez 2. 84 podzielić przez 2 to 42, a 156 podzielić przez 2 to 78. Możemy jeszcze skrócić przez 2, czyli mamy tak, 42 podzielić przez 2 to 21, a 78 podzielić przez 2 to będzie 39. W ten sposób. No i możemy to jeszcze sobie skrócić przez 3, 21 podzielić przez 3 to 7, a 39 podzielić przez 3 to będzie 13. No i mamy 7 trzynastych, tego już więcej nie skrócimy. No i drugi ułamek, widzimy, że też można sobie najpierw skrócić przez 2, czyli 126 podzielić przez 2 to 63, a 246 podzielić na 2 to 123. Możemy jeszcze skrócić sobie przez 3, czyli tutaj mamy 21, no a na dole 41, no i tego już więcej nie skrócimy, no ale liczby, które tutaj otrzymaliśmy, te ułamki są różne, czyli tutaj x jest różne od y.